Podaj przykład liczby wymiernej, która znajduje się na osi liczbowej między liczbami taką i taką. Podpunkt A. Do dzieła. Dobra, mamy oś liczbową. Tu jest sobie 0, tu jest 1, 9, tu są 2 dziewiąte. No i mamy znaleźć jakąś liczbę wymierną między tymi dwiema. Co robimy w takich zadaniach? Rozszerzamy sobie mianowniki, rozszerzmy sobie na przykład mianowniki przez 2. Czyli mamy 2 osiemnaste, a tutaj mamy 4 osiemnaste. No to co będzie leżało między 2 osiemnaste a 4 osiemnaste? No łatwo zauważyć, że to będzie na przykład 3 osiemnaste, czyli przykładem takiej liczby to jest 3 osiemnaste. Oczywiście jak sobie odpowiednio ten mianownik rozszerzymy, to my możemy 100 liczb tutaj znaleźć wymiernych, które możemy wstawić. Jakby sobie powiedzmy pomnożył licznik mianownik przez, nie wiem, przez 100, ja tych liczb tam mogę bardzo dużo znaleźć. Zobaczmy teraz, tutaj mamy minus 1,7 trzynastych, czyli to jest minus 20 trzynastych, a tutaj mamy minus 19 trzynastych. Zaznaczamy sobie na osi minus 20 trzynastych, minus 19 trzynastych, bo 19 jest bliżej 0 niż 20. Minus 19 jest bliżej 0 niż minus 20, dlatego w takiej kolejności, bo czasami ludzie myślą, aha, im bardziej w prawo, tym większa liczba musi być u góry, nie? Ale zobaczmy, że większa z tych dwóch jest minus 19, tak? Bo lepiej, lepszą sytuacją jest 19 zł długu niż 20 zł długu, nie? No to jest chyba jasne, nie? Na osi liczbowej jak jedziemy, to mamy tam 0, tutaj 1, 2, 3, tutaj mamy minus 1, minus 2, minus 3. Co bardziej po prawej stronie, tym jest większe, czyli minus 19 trzynastych jest większe od minus 20 trzynastych. No i dobra, teraz żeby znaleźć coś pomiędzy nimi, no to co? Robimy to samo, co w poprzednim, czyli na przykład pomnożymy sobie przez 2, ale równie dobrze możemy sobie pomnożyć przez 10 i tym bardziej znajdziemy te liczby. No bo co będzie? U góry minus 200 130, a tutaj sobie zrobimy minus 190 130. No i teraz co możemy powstawić? No możemy na przykład wstawiać minus 191 130, możemy stawić minus 192 130, minus 193 130. No już widzimy, o co chodzi. Można to wtedy 10 wstawić. Jak sobie pomnożę 10 czy tam 8, trzeba policzyć od 1 do od 191 do 199 wtedy, no to mamy 9. No, ale wiadomo, o co chodzi. Można na przykład przez 100 rozszerzyć, no to wtedy możemy tych liczb jeszcze więcej powstawiać. No i tutaj mamy, zobaczmy, co to jest. Takie ułamki. I teraz jak to dobrze odczytać? Jakby było na tym miejscu czwórka, to byłoby 40, tutaj 400, 4000, 40 tysięczne. No to sobie zaznaczmy. Tutaj będą te minus 40 tysięczne. Tutaj będą minus 30 tysięczne. No i dobra, co mamy, co tutaj zrobić, żeby znaleźć jakieś liczby? No to pomnóżmy chociażby przez, przez 10. Tu i tutaj, w sumie łatwo to się będzie liczyło. Mamy minus 40 100 tysięcznych, a tutaj mamy minus 30 100 tysięcznych. No to między nimi możemy na przykład dać minus 35 100 tysięcznych. I już mamy to, co chcieliśmy. Także tutaj też można nawymyślać tych przykładów nieskończenie wiele.